Cześć, kadr Dziwoko 173. Dzień dobry, Mateusz. Dzień dobry, Andrzej, i witam naszych słuchaczy. Tak, i co? Smutne wieści na początek, prawda? Bo karawan, już można powiedzieć, cała procesja, bo strasznie, strasznie dużo osób opuściło nas od czasów naszego ostatniego nagrania. Niektóre to osoby jakby związane bezpośrednio z komiksami. Kevin Conroy, który był Batmanem, był najlepszym Batmanem ze wszystkich. To tak, duża strata. Długo będzie. Może po kolei, bo mamy małą obsuwę. Chronologicznie chcesz? Czy... Ostatni odcinek 3 tygodnie temu i po prostu mega smutnym jest doświadczeniem, czynnością, kiedy dopisujesz rozpiskę, o czym będziemy mówili w kolejnym odcinku, i dopisujesz tylko, kto zmarł. I był Kevin O'Neill, Carlos, nie potrafię przeczytać nazwiska, Pacheco, nie wiem jak się czyta to nazwisko, Kevin Conroy i jeszcze Jason David Frank, który też był poniekąd z komiksami związany w jakiś tam sposób, ale o tym to może powiemy. Mhm. No i kurde, nie wiadomo, co powiedzieć, jak zawsze w takich sytuacjach. No, zawsze pocieszamy się tym, że twórczość tych wszystkich artystów z nami zostanie i będzie już z nami zawsze. I tyle możemy ewentualnie jakoś krótko podsumować, czym się zasłużyli ci artyści. Mhm. No to prawda, no to co, zaczniemy też po kolei od, no artyści, nie, aktorzy, jak Jason David Frank akurat. Też ktoś może powiedzieć, że aktor to jest artysta, no to nie będę się wtedy z tym sprzeczał, niech będzie. Nawet jeżeli chodzi o Power Rangers, tak. Gdzie to nie jest, wiesz, wymagająca rola aktorsko. No ale tak, no Kevin O'Neill, który jako swój magnum opus, jak to się mówi? Opus magnum? Opus, nie? Mhm. Opus no, wiemy, o co chodzi, no. Który, no chodzi tutaj o Ligę Niezwykłych Dżentelmenów, którą stworzył z Alanem Moorem i miał naprawdę niesamowitą parę w łapie i ten zmysł, że potrafił te wszystkie chore wizje Moora przelać na papier w formie wizualnej i dawał radę. I chyba to jest jego główne dzieło, które ma przyklejone do nazwiska. Z tego zawsze będzie zapamiętywany. No i jeszcze... I w pierwszej kolejności tym położony. Jeszcze 2000 AD i jego gigantyczna praca tam, bo o mnóstwo rzeczy zahaczył, czy o... No już takie klasyczne jak ABC Warriors, no ale z Patem Millsem zrobili razem Nemezisa. No i Nemezis też się no, doczekał naprawdę długiego życia w 2000 AD. Tak, więc no spory dorobek. Mhm. Następnie no co, Carlos Pacheco, tak, niech ktoś mnie poprawi. To taki był rzemieślnik, wyrobnik, który dla wielu wydawnictw pracował, miał spory dorobek, chociaż nie wiem, czy miał jakąś taką jedną konkretną serię czy pracę, z której będzie zawsze kojarzony, ale on i dla Image, i dla DC, i dla Marvela rysował przy wielu kluczowych, głównych seriach. Przecież Final Crisis był odpowiedzialny za tą miniserię Arrowsmith, gdzieś tam 2000 któryś. Green Lantern rysował Supermana, miał okazję rysować w Marvelu przecież całą serię, czekaj, bo teraz sobie nie przypomnę. Miał dużo gościnnych udziałów, ale też pamiętam, że rysował Kapitana Amerykę, Daredevil rysował chyba też gdzieś, musiałbym to sprawdzić. No miał spore zasługi, tylko mówię, nie jestem w stanie powiedzieć jakiegoś jednego konkretnego dzieła, z którego jest kojarzony. No ale tacy ludzie, takich ludzi, takich rysowników też jest całe mnóstwo, którzy, wiesz, maczał palce w wielu dziełach, mm-hmm. ale nie ma jakiegoś konkretnego opus magnum. Kevin Conroy, no to wiadomo, moglibyśmy się tutaj długo rozwijać, szczególnie, że o The Animated Series mówiliśmy już w niedawnym odcinku, chyba nawet w ostatnim. Tak, no tak, bo to było spóźnione. Tak, więc w roku, w którym 30-lecie serii najlepszy Batman, nie tylko właśnie dzięki The Animated Series, ale też filmom długometrażowym, dzięki grom wideo, ale też innym rolom aktorskim. Kevin Conroy chociażby w Masters of the Universe grał, był głosem Mermana, a w tej późniejszej, nowszej serii Hordaka podkładał głos.
Więc też wielki dorobek, szczególnie, że on zaczynał w ogóle jako aktor teatralny. Też miał kilka serii telewizyjnych w dorobku, ale później główne ostatnie lata kariery, no to właśnie głosy. Bycie Batmanem, gdzie no długo nie będzie, wydaje mi się, kogoś, kto mógłby chociażby dorównać zasługą Kevina Conroya. No, zdecydowanie. Chcesz coś dodać? Czy do Kevina Conroya? No. Chyba najbardziej osłuchany dla mnie Batman i taki, że rozpoznasz, że to jest Batman, nie? To jakby każda z postaci, która w filmach grała Batmana, jakby miała głos Kevina Conroya, to też by to przeszło. No ale to, ile się nasłuchałem, oprócz, wiadomo, seriali animowanych, to w grach. No nie do podrobienia. Tak, więc no, kolejna wielka strata, ale... No, a jak już jest, że to wszystko... To prawda, zostało. Zostało, no i Jason David Frank, czyli aktor, który wcielił się w postać Tomiego Olivera, tak? Czyli zielony i zielony, biały Ranger. No. W różnych konfiguracjach. Później szereg innych gdzieś tam ról, cameo, mam wrażenie, że żył tą rolą, bo w przeciwieństwie do innych aktorów, on się nigdy od tego jakoś nie wzbraniał, nie wstydził, żył tą rolą, później jakieś cameo, gdzieś tam głos w grach podkładał przecież, jeździł na konwenty, nawet ta ekipa z CGC, czyli tej firmy, która gradinguje komiksy, oni mają tą serię Signature Series, że osoby znane, czy tam współtwórcy komiksów składają autografy, oni później to jeszcze gradingują, zamykają ten komiks w tym slabie, to bardzo często jeździł na eventy, podpisywał komiksy. Jason David Frank był częścią tej społeczności, on po prostu żył tą rolą, nie? I też właśnie wiele osób, które miało z nim do czynienia, mówią, że no też kolejna strata niepowetowana i też przykro, bo wiele osób, szczególnie chyba takiego naszego pokolenia, to gdzieś tam rano, sobotnie poranki oglądało Power Rangers i każdy chciał być jak ten zielony, czy później biały Ranger, nie? Tak, ale znaczy wiesz, myślę, że to w ogóle jest ogólnoświatowy fenomen. Kiedyś słuchałem jakiegoś wywiadu z Kendrickiem Lamarem i on tam opowiadał, że możesz być jakimś super gangusem, wiesz, strzelać do ludzi, handlować narkotykami i tak dalej, ale nie oszukuj innych, mówiąc, że nie oglądałeś Power Rangers w sobotę rano. Bo to po prostu część życia, nie? Tak. Myślę, że no to nasze pokolenie, w cudzysłowie nasze roczniki, no to Power Rangers było ważne. I nawet jeśli niekoniecznie było jakichś super wysokich lotów, patrząc też z perspektywy czasu, to było w różnych aspektach ciekawe, nie? Miało wielkie roboty, które zmieniają się w większego robota, to bardzo często wystarczało do wielu rzeczy. I kitowcy, którzy mówili językiem kitowców. I Lord Zed, który potem został zmieniony w kombinezon w Crysisie. Tak, i to prawda. I później, wiesz, też cała seria gier mniej lub bardziej udanych i tak samo komiksów. Tak, komiksy akurat bardzo udane te ostatnie. Przyzwoite, nie? I nawet bardzo dobre. Tak. Szkoda, że u nas się dobrze nie sprzedawały i przez to nie będą dalej wydawane, ale miały naprawdę sporo fajnych ranów na koniec. Tak, to prawda. A jak już jesteśmy jeszcze, to tylko zahaczę o aktorów głosowych, bo zmarł jeszcze Marcin Kudełka, który był głosem Johnnego Bravo. Tak, i też gdzieś widziałem tą informację i też mega smutno. No, masakra, w ogóle co się dzieje? Znaczy, no wiadomo, co się dzieje, tak to wygląda. No, ale dobra, skończmy może z tak nieprzyjemnymi informacjami. Przejdźmy dalej i zahaczymy trochę o Conroya, jakby chcąc, nie chcąc. Tak, bo łącząc to, co mówiliśmy, że to całe ich dziedzictwo twórcze pozostaje, no to Batman Animated Series trafi do HBO Max, więc jeżeli chcecie uczcić jakoś pamięć Conroya, Kevina Conroya, to możecie maraton sobie przypomnieć i będziecie mieli okazję na HBO Max. I obowiązkowo właśnie nie z dubbingiem czy lektorem polskim, tylko właśnie z oryginalnym.
i sami będziecie mogli się przekonać. Jak. A najlepiej dwa razy. Duże znaczenie. A najlepiej dwa razy. Więc tak, gdyby ktoś nie wiedział, no bo ta informacja już jakiś czas temu się pojawiła, to komuś mogło umknąć, a ktoś mógł nawet już zdążyć zapomnieć. To tak, to Animated Series trafi na HBO Max. Tak, no bardzo, bardzo się z tego cieszę. Ciekawe, czy będzie poszatkowany, jak HBO czasem miało w zwyczaju dodawać na przykład rzeczy z Cartoon Network, które... Pamiętam, że chciałem sobie nadrobić Porę na Przygodę i zacząłem oglądać i skończyłem jakiś sezon, zacząłem następny i sobie myślę... Co się wydarzyło? W sensie już tam zmieniło się dużo fizycznie w bohaterach, nie? Wchodzę na Wikipedię, na listę odcinków i okazało się, że z X odcinków, które były w sezonie, który myślałem, że skończyłem oglądać, na HBO jest dodana połowa. Aha. A potem następny sezon. Myślisz sobie, co? To jest... No tak. Więc mam nadzieję, że nie będzie tak z Batmanem. Tak chyba też na Disney Plus jest, ale to poprawcie mnie, bo jest spora szansa, że się mylę i nie będę przy tym się w żadnym wypadku upierał. Ale chyba ze Spider-Manem animowanym i ze starymi X-Menami. Tam jest chyba 12 odcinków, czy coś takiego. No nie ma chyba wszystkiego. No. Ja też się tak teraz w tej chwili nie orientuję. No, ale tak czy siak mam nadzieję, że Batman akurat będzie w całości, bo... Bo tak. Bo na to zasługuje. Tak, mówiliśmy tak. O tym w ostatnim odcinku również, że wspaniała animacja. Zdecydowanie. I już do komiksów możemy przejść, czyli Wydział Siódmy Wilki. No, przyjdziemy na nasze podwórko. Wydział Siódmy, który zawsze jest spoko. Zauważyłem, że... Znaczy, no wiemy, może ktoś nie wie, że cykl wydawniczy serii Wydział Siódmy jest częściowo uzależniony, przynajmniej jeżeli chodzi o druk, od Kapitana Żbika, tak? Które on grysy drukował razem. Przynajmniej tak było, może coś się zmieniło od tamtej pory. Ale mamy takie różne te interwały, czyli przerwy, kiedy Wydział Siódmy się pojawia. Czasami są to dłuższe przerwy, czasami krótsze. Czasami dwa zeszyty wskoczą obok siebie, potem trzeba trochę dłużej poczekać. No i zeszyt 10, mówię z pamięci, uwaga. Nie licząc specjalnych, chyba 10, Wilki. W zasadzie w rozpisce wpisałem na dniach w sprzedaży, ale miał już taką prapremierę na festiwalu Beton w Szczecinie. Powinien się już pojawiać w sklepach i być już dostępny do nabycia. Jak dobrze pójdzie, to w następnym odcinku może omówimy. Mhm. Więc spoko. Następnie z wydziałowych wieści, no to też warto dodać, że według deklaracji autorów na fanpage'u materiały do długo wyczekiwanego zeszytu Import-Export, to był ten zeszyt specjalny ufundowany na Kickstarterze. Materiały do tego zeszytu miały trafić w tym tygodniu do druku, więc mam nadzieję, że trafiły. Mm-hmm. No i pojawiają się też zajawki na mediach społecznościowych, na przykład Prosiaka, który rysuje chyba 12 zeszyt, jeżeli dobrze pamiętam. Więc no dzieje się, seria cały czas powstaje, ma się dobrze, oby miała się tylko lepiej. Bo to jest fajna, rodzima seria zeszytówkowa. Chyba jedyna współczesna. A Biały Orzeł dalej wychodzi? I czy traktujemy Wilka jako zeszyt? No właśnie, nie wiem. No, ale to wejdziemy w definicje, które do niczego dobrego nas zdecydowanie nie doprowadzą, ale na pewno jest to jeden z niewielu zeszytów, które się ukazują, tak. A tym bardziej zeszytów, które się regularnie ukazują. No właśnie. Takiego, wiesz, na wzór tych amerykańskich. Tak, nie? Tak, których tak. Wychodzi tak. Milion dziennie. No to jest chyba, Wydział Siódmy jest chyba najbliżej takiej serii zeszytowej, regularnie wydawanej. Tak czy siak, no zawsze polecamy, bo warto, bo to jest naprawdę dobra seria. I ja czekam na kolejne odcinki. Muszę sobie w końcu zrobić jakiś maraton, bo czytam je, kiedy wychodzą i później, wiesz, 2-3 miesiące przerwy, a maraton sobie obiecuję już od dawna. Mm-hmm. Kto wie, może przed świętami sobie jakiś zrobię. No to pięknie. Ja jeszcze lekko nawiążę może do animców na podstawie mangi, jakby nie patrzeć. Mieliśmy w Polsce już Dragon Balla w kinie, mieliśmy ostatnio One Piece'a w kinie. Tak, mieliśmy. Tak, mieliśmy i ty byłeś chyba na obydwóch, ja nie byłem na żadnym i żałuję i muszę nadrobić. Tak, znaczy tak,
Chociaż na One Piece człowieku byłem w IMAX-ie i było dla mnie za głośno. Myślałem, że oszaleję od tego, jak jest głośno. Ledwo to przeżyłem. Natomiast myślę, że w normalnym kinie, gdzie to będzie inaczej zmiksowane, będzie o wiele lepiej. Ale 9 grudnia w polskich kinach pojawi się też Demon Slayer, czyli Miecz Zabójcy Demonów, tak się manga nazywa, wydawana w Polsce. Mówiłeś chyba ze 3-4 No jakiś czas temu no, chyba mówił. Czas ma to do siebie, że płynie szybko, ale mówiłeś o tej serii, pamiętam. Tak, a 9 grudnia będziecie mogli zobaczyć film kinowy z tej serii Mugen Train i fajnie, że kolejna rzecz trafia do polskich kin. No bo to jest jakaś zmiana w czasach, nie? Jakby w naszych czasach. Tak. Dawno temu. No to te filmy krążyły gdzieś po jakichś VHS-ach od kogoś, potem na płytach od kogoś, fanowskie tak. napisy i tak dalej. Tak, gdzieś tam w internecie, tak, a w takiej szeroko zakrojonej oficjalnej dystrybucji to było tego naprawdę niewiele. No ale nawet jak się zastanowisz, to filmy takie z DC, powiedzmy animowane, czy z Marvela, chociaż bardziej pamiętam te z DC, może nie było takich z Marvela. Ciężka rozkmina, bo wiadomo, Mask of the Phantasm z Batmana mi chodzi. To było na kasetach. Wideo dostępne. Tak. Ale niektóre filmy, na przykład teraz, co wychodziły, co Galapagos było wydawcą, chyba nadal jest w Polsce, czy tam Under the Red Hood, no bardzo spoko. Ja osobiście lubię te animacje, które DC wypuszcza. No. To mam wrażenie, że musisz się trochę tym interesować, żeby na to trafić. Teraz ktoś mi może powiedzieć, debilu, musisz się wszystkim interesować, żeby na coś trafić. I taka jest prawda. Nie mogę się w żadnym wypadku kłócić z tym. Ale wydaje mi się, że ciężko jest na to przez przypadek trafić. Może przez to, że jest po prostu bardzo dużo rzeczy teraz, a kiedyś jakby tych rzeczy na kasetach wideo była ograniczona liczba premier, więc być może to jest kwestia tego właśnie, że jest więcej rzeczy teraz i ciężko jest się w tym wszystkim odnaleźć. Ale tak czy siak super, że jakby coraz bardziej przebijają się jakkolwiek to strasznie brzmi, jak to było jakieś wynaturzenie, czy coś takiego, normalizują się rzeczy jak anime w kinach. Tak, bardzo mnie to cieszy. No, a to też film nie bardzo mnie ciekawi, czy można go obejrzeć bez znajomości całej serii. Jeśli ktoś już widział, bo to film, który premier miał 2 lata temu, tak naprawdę, czy ileś tam. Tylko wchodzi z opóźnieniem. Ale w ogóle wchodzi i to też jest fajne. Może licencja przez to jest tańsza niż na nowości, nie? Może. Bo z tym też może być różnie. Natomiast, jak może pamiętacie, z poprzednich odcinków mi się seria komiksowa w ogóle jest skończona. To już jest gigantyczny plus. Powiedział fan One Piece. No, że 500 tomów. Nie, no to właśnie ma chyba człowieku 20 tomów. Czy jest skończony, no to wiesz, to jest sukces, to jest naprawdę dobrze. Tak, i jest naprawdę fajna, więc polecam wam wybrać się na film, no bo to jest trochę tak jak z kasowaniem serii, że wszyscy czekają na wydanie zbiorcze, no to kasują zeszytówkę i nigdy nie ma wydania zbiorczego. Jak się nie będzie chodzić do kina... A kasują zeszytówkę, to nikt nie kupuje. No właśnie, nie? Więc jeśli nikt nie będzie chodził do kina na animce, to nie będzie to sygnał, że warto jest takie rzeczy sprowadzać. Chociaż myślę, że to się jest jakby automatyczny sukces i tak ludzie na to pójdą. Więc fajnie, że takie dodatkowe rzeczy się pojawiają coraz częściej. Tak, amen. W pacierz. To co? Błyskawiczne newsy, to teraz od razu sobie przejdziemy do tych kilku komiksów, o których chcemy dzisiaj powiedzieć? Tak. Chyba tak. Przeglądałem jeszcze na szybko Instagrama, czy gdzieś jakiś news mi nie uciekł, nie? Czy czegoś sobie, wiesz, nie zapisałem i tak dalej, ale no nie rzuciło mi się nic jakoś szczególnie. No było Niech Żyje Komiks, ale nie było nas na tej imprezie, więc tak, mam nadzieję, że wszyscy się dobrze bawili, na to też wskazywały posty, które widzieliśmy w mediach społecznościowych. Tak,
możemy co... A czy coś o złotych kurczakach chcesz powiedzieć, czy nie ma nic właśnie nowego? Tak, co odcinkowe kurczakowe newsy, które się pojawiają co piątek, ostatnie newsy były o tym, że dołączyły do organizatorów kolejne osoby, w tym i ja. Oho! Moja skromna osoba, no ale co, no nie mam za dużo więcej do powiedzenia na ten temat, no po prostu dołączyłem, tak, i coś tam zakulisowo dłubię, żeby ta impreza się udała i była fajna i dokładam wszelkich starań, więcej z czasem, ale inna istotna informacja jest taka, że cała impreza odbędzie się w Przejściu Świdnickim, ale galę finałową robimy w Barbarze, więc... To jest blisko? Każdy, kto... To jest dosłownie, nie wiem, 50 metrów, może nawet mniej. A więc wiesz, blisko. Jak wychodzisz z Barbary, jakbyś się dobrze rozpędził, to byś z progu Barbary może skoczył. Nie, no, nie, może byś nie doskoczył. Teraz przerysowuję, ale jakbyś się dobrze przez Barbarę rozpędził i wyskoczył z progu, to byś wpadł na schody do Przejścia Świdnickiego, więc to jest naprawdę bliziutko. O, rzut beretem to tak, i to dosłownie rzut beretem. Jakbyś miał beret i tył go z głowy, to byś dorzucił z Barbary do Przejścia Świdnickiego. Nie chcę nic mówić, ale jest to bardzo dobry pomysł na jakby treść marketingową dla Złotych Kurczaków, żebyście to pokazali, czy tam beret dolatuje. Jest to do zrobienia, bo jakby to jest ważne z tego względu, że każdy, kto wie, jak wygląda Przejście Świdnickie i każdy, kto wie, jak wyglądała gala tej ostatniej edycji, która się odbyła w Barbarze, no to przede wszystkim jest tam ta fajna możliwość rozłożenia miejsca dla widowni, krzesełka, tak, jest podest, na który, wiesz, można wejść i odpowiednio uczcić, nagrodzić, uczcić, wyróżnić nagrodzonych, zrobić odpowiednią oprawę. Tam w przejściu niestety nie ma chyba podestów, jeżeli dobrze kojarzę. No w Barbarze są ku temu, ku gali finałowej lepsze warunki, mam wrażenie. No udało się to Filowi tak wszystko pospinać, że nie ma tutaj żadnego zgrzytu. Przeniesiemy się po prostu rzut beretem i gala finałowa będzie tak super jak przy siódmej edycji. Ósma była internetowo. Tak. Wytnę to i będę rozliczał. Ale co będziesz rozliczał? No, że jak, czy gala będzie tak dobra jak przy siódmej. Kurde, będzie. Będzie jeszcze lepsza. No to teraz wiesz, tym bardziej. Jak już taka ekipa się zbiera i rozrasta organizatorów, no to nie ma bata, no musi być lepsza. Mm-hmm. Widzisz, a i to, o tym chyba też nie mówiliśmy, że odbędzie się edycja dziewiąta, chyba dziewiąta, nie? No bo teraz mamy dziesiątą, ale nie było nigdzie dziewiątej, bo dziewiąta, czyli nagrody za rok miniony, 21, odbędzie się później, czyli po edycji dziesiątej. No wiem, dziwnie to brzmi, ale tak będzie i odbędzie się ona na najbliższej MF-ce. Mhm. Przynajmniej takie są założenia wstępne, więc nic straconego. Każdy, kto tam nie może się doczekać, bo coś zrobił w roku 21, a w 22 nie i boi się, że kurczak mu przepadnie, to spoko, nie bójcie się. Co się odwlecze, to nie uciecze, kurczaki będą, tylko trochę później. No ważne, że w ogóle będą. Mhm. Bo ewidentnie brakuje, nie? Brakowało takiej stricte niezałowej imprezy, kurczaki zawsze spoko, więc to zawsze mówiłem, nie, zanim gdzieś tam dołączyłem do ekipy organizatorów, więc można sobie sprawdzić i zweryfikować, że tak było. To prawda, to potwierdzam. Więc zapraszamy, rezerwujcie, wpisujcie w kalendarz 25 lutego. I lecimy z tematem. No i pięknie. Tak będzie. Mam nadzieję, że uda mi się pojawić. Wszystko na to wskazuje. Dobra, czyli to mamy newsy, więc Miasto Wyrzutków, tom trzeci. Trochę dla nas niespodziewany tom trzeci. Myślę, że możemy tak powiedzieć. Święcie byliśmy przekonani, tak, z Mateuszem, że po dwóch tomach się skończyło, potem zapowiedzi tom trzecim już... znaczy fajnie, ale się nie spodziewałem. Tak. To była jakby główna reakcja na to. I co? Przeczytaliśmy obaj. Autor sobie... Tak, przeczytaliśmy obaj i fajny był to komiks. Ja to w zasadzie
przypomniałem sobie pierwszy i drugi tom przed lekturą trzeciego i od strzała po prostu na jednym posiedzeniu wciągnąłem. Mhm. I było super. I później trzeci tom i też się bawiłem fantastycznie. No bo ta seria ma mega potencjał, to uniwersum, ten świat, który tam jest, ma mega potencjał na to, żeby tych opowieści powstawało więcej. Więc nie dziwię się autorowi, że po wypuszczeniu dwóch tomów, znaczy to była jedna fabuła, tylko zamknięta jakby w dwóch tomach, a tutaj mamy jakby osobną historię, osobną tak, przygodę, tak, która jest w trzecim tomie, żeby też trochę wyjaśnić. I kurde, no tych tomów mogłoby być dla mnie jeszcze całe mnóstwo, bo to naprawdę potencjał jest ogromny. Miasto Wyrzutków to jest takie miasto, którego już nawet nazwy nikt nie pamięta i mieszkają w nim właśnie tacy wyrzutkowie. Może zacznę od tej strony, że zapytam cię, czy też masz takie wrażenie, że w tym mieście coś jest nie tak, że w tym sensie, że wiesz, masz normalne miasto, tak, widać jakiś tramwaj, jakaś komunikacja, mosty, tak, niby normalne miasto, ale jak czytasz tą historię i dzieją się w nim takie dziwne rzeczy, wiesz, jak nasz bohater, który rozmawia z przedmiotami, jakieś dzieciaki, które się włóczą i wydają się nie mieć szkoły ani rodziców i w zasadzie to jest takie ich życie. Mam wrażenie, że nikt w tym komiksie, nikt w tym mieście nie pracuje na etacie, nie? Tylko wiesz, wszyscy się tak gdzieś krążą, snują, to jest takie dziwne miasto, pełne jakichś tajemnic i różnych dziwnych wydarzeń. Mm-hmm. Nie ma tu normalnych ludzi, którzy wiesz, wstają rano, jedzą śniadanie, idą do roboty. Wszystko jest jakieś takie dziwne, tajemnicze i oczywiście to jest na plus. Tak, jak najbardziej. Też masz takie wrażenie. I też odnoszę takie wrażenie, natomiast bardzo mi się podoba sposób kreowania tego, że nie wszystko musi być wyjaśnione. Bardzo męczące dla mnie jest właśnie w budowaniu tajemnicy, że tak, ty musisz cały ten swój, jakby, że część twórców, i myślę, że może to też wynika z presji odbiorców, że część osób uważa, że to budowanie świata, to tworzenie lore musi być zawsze wyjaśnione. A jak jest wyjaśnione, to już nie masz co czytać, bo wszystko jest wyjaśnione i wszystko wiesz. I jakby to, że nie, no są właśnie jakieś ukryte rzeczy, albo że coś jest, ty to obserwujesz, w sumie nie jest ważne dla historii, ale po prostu wiesz, że to istnieje w tym świecie, już samo w sobie jest bardzo ciekawe. I to tak, właśnie świetnie w tym mieście Wyrzutków tak jest samo pokazane. Tak. I wiesz, samo to, jak to miasto jest w ogóle moim zdaniem osobnym bohaterem, jakimś drugoplanowym. Samo to, chyba to było we wstępie do pierwszego tomu narrator, że właśnie to jest miasto. Tak, w tym mieście już wszyscy zapomnieli, jak to miasto się w ogóle nazywa, więc po prostu zostało nazwane miastem Wyrzutków. Mhm. I kurde, wiesz, jakieś lochy, znaczy lochy, kanały, jakieś różne katakumby, jakieś takie elementy jakby, wiesz, serii post-apo i te wszystkie porzucone śmieci i tak naprawdę zastanawiasz się, co tu się wydarzyło, co tu się dzieje, jakie to miasto tajemnice skrywa i jest tego naprawdę mnóstwo, ale nie masz wszystkiego podanego na tacy, możesz się tylko domyślać, to wszystko jest gdzieś tam pod skórą, dlatego chciałbym więcej albumów, ale nie dlatego, żeby, wiesz, ktoś mi powiedział, wyjaśnił, poprowadził za rączkę, bo to jest właśnie błąd i bardzo często popełniane, nie chcę powiedzieć gafa, ale bardzo element, który często psuje różnego rodzaju serie, ale chciałbym po prostu więcej przygód w tym mieście. Nie chciałbym się po tym mieście jeszcze poszwędać i trochę bardziej je poznać. Niekoniecznie, wiesz, ze wszystkimi zasadami działania i dlaczego tak od A do Z. Mhm. Ale chciałbym do tego miasta jeszcze wrócić, bo jest naprawdę super. Tak, i też jakby mów, przepraszam. Nie, chciałem jakby przejść już bardziej do samego komiksu, bo my się tutaj rozgadujemy na temat samego miasta. Nie szkodzi, to jeszcze, świadczy, jeszcze do tego i tak jest, chciałbym. Komiks jest na tyle ciekawy, że można o samych jego, wiesz, elementach opowiadać długo, nie dotykając jakby samego, wiesz, komiksu, nie? Tak, i to właśnie pokazuje, jak bardzo takim dozowaniem tajemnicy jesteś w stanie zbudować coś fajnego. To, że ta jakby to jest w cudzysłowie całe miasto dziwaków, natomiast główny bohater ma umiejętność, no, bardzo ciekawą, rozmawiania z przedmiotami, natomiast wśród dziwaków byłby traktowany jako wielki dziwak. Tak. I to też jest fajne, jest, że wiesz, masz coś, co jest jakby, wiesz, oderwane od rzeczywistości, cały świat jest oderwany od rzeczywistości, jest dla nas abstrakcyjny, fantastyczny, i masz coś, co jakby, no dobra, no jak jest taka konwencja, to możemy założyć, że ktoś po prostu rozmawia z przedmiotami, skoro są giganci, jakieś tajne kulty, nie wiadomo co.
Ale tak. Wtedy jest niestary, on gada z przedmiotami, przecież to jest chore, nie? To trochę tak jak w Harrym Potterze było, że no rozumiem mowę węży, tak. Pewnie każdy to potrafi. No ryju nie bardzo, naprawdę i lepiej. Tak. Chociaż wszyscy mogą czarować i to nic normalnego, nic niezwykłego, ale że tam gadasz z wężami, to już jest, wiesz... Tak, no, tak, tak, dokładnie o to chodzi. I to świetnie buduje ten klimat. Plus rysunki, które też są takie... No mi się strasznie podobają, bo strasznie pasują do tego, co jest przedstawione w komiksie. Tak, i ja nie wiem dlaczego, ale bardzo często oglądając rysunki przypominała mi się trochę kreska Henryka, jego sposób kolorowania, trochę jakby elementów Tomka Kaczkowskiego i to od razu przypomniał się Doompipe, mhm. który też momentami miał taki dziwny klimat, nie? Więc Doompipe zawsze w sercu, natomiast kreska Juliana Lamberta jest taka nieoczywista. On tu w zasadzie nie ma prostych linii z tego, co zaobserwowałem. Nawet jak masz kadry wyrysowane, to tam masz taką kreskę, wiesz, nieregularną, jakby się po prostu starał się narysować prostą kreskę, ale od ręki, a nie od linijki. Zawsze jakaś krzywizna się pojawi, nie? Dokładnie. Albo od linijki, ale siedzisz na szyszce. To też jest. Tak. I tutaj wszystko jest tak narysowane i to jest świetne. I mam całe mnóstwo detali. Kolory są takie lekko przygaszone, mm-hmm. tak jakby takie zimnawe, wyprane, nie? Też... Jakby już tak, się chyliły ku końcowi. Trochę. Tak, i to też nadaje taki klimat specyficzny całej opowieści. Tak, tak, to właśnie bardzo, bardzo dobrze mówisz, że jakby to te różne rzeczy się wspólnie na to składają. Dla mnie ta kreska czasem wygląda, jakbyś siedział w jakimś małym, stęchłym mieszkanku, zaraz przy metrze albo przy kolei i wszystko się trzęsie, jak to jedzie. Tak, i tutaj właśnie dużo jest takich pejzaży. Tak, natomiast to nie jest złe czy brzydkie, tylko to jest po prostu bardzo klimatyczne. To są naprawdę świetnie przedstawione rysunki, świetnie opowiadające tą historię. Tak, i to jest ekstra. Szczególnie też podobają mi się te dynamiczne sceny walki, bo jest walki i przemocy tutaj dosyć sporo. Mm-hmm. Szczególnie w tym trzecim tomie były takie dwa dosyć naprawdę mocne sekwencje, dosyć brutalne i są narysowane naprawdę świetnie. Autor ma tę zdolność, że naprawdę potrafi to fantastycznie oddać. I tak samo architektura. Te miasta, drogi, mosty, całe te podziemne miasto z tym kultem, który tu w trzecim tomie występuje. Jak tak. sobie spojrzysz na architekturę, no naprawdę kawał dobrej roboty, mm-hmm. na którą, wiesz, no lecisz, przewracasz sobie strony, czytasz, oglądasz, a jakbyś tak na chwilę zatrzymał i pooglądał, dostrzegał tych wszystkich detali, to naprawdę jest tego wow. No tak, jest tego masa zdecydowanie. Świetnie się to tak jak mówisz, doświadcza tego miasta, tej wycieczki, tych uliczek, które się tam pokazują w pewnym momencie, tych innych postaci, na które prędzej czy później trafiasz i je poznajesz. I tak samo też chętnie bym zobaczył więcej historii z miasta Wyrzutków, natomiast w podobnej konwencji co ten komiks. Czyli nie usilne pchanie wielkich serii, które się nigdy nie kończą i strasznie długich historii rozbitych na ileś tomów, tylko właśnie taka jednotomówka, która przedstawia jedną przygodę głównego bohatera. Tak, czy tam jedną zagadkę. Tak, bo, tak, tak. No w końcu to detektyw, więc można powiedzieć właśnie, że zagadkę no, czy sprawę, właśnie, nie? Właśnie chciałem powiedzieć, że nasz bohater jest tutaj kimś w rodzaju detektywa, aczkolwiek sam siebie tak nie nazywa. To, że ma taką zdolność rozmawiania z przedmiotami i para się tym, że bo on odzyskuje zaginione przedmioty, nie? To jest jakby... Tak, ogłasza się w prasie, jeżeli zaginął ci jakiś przedmiot i bardzo zależy ci na jego znalezieniu, możesz zadzwonić do naszego bohatera, który nazywa się, tu łamaniec językowy, Jacques Peupelier, nie wiem, jakoś tak. I on po prostu rozmawia z tymi przedmiotami i wiesz, gdybyś chciał odnaleźć jakiś przedmiot, przychodzi do ciebie ktoś i mówi, że zgubił, nie wiem, naszyjnik, no to nie wiedziałbyś nawet, od czego masz zacząć, natomiast nasz bohater idzie sobie na ulicę i rozmawia ze znakiem drogowym. I znak drogowy mu mówi, że no wiesz, tutaj stał jakiś gościu, miał ten naszyjnik, nie? Mm-hmm. W którą stronę poszedł, nie? Wiesz,
I nie zastanawiasz się na tym, że to jest absurdalne, bo znak, którego by nie miał nawet oczu, który miałby to zobaczyć, ani ust, które mogłyby to wypowiedzieć, to wszystko jest nieważne. Nasz bohater rozmawia z przedmiotami. Tak, i akceptujesz to i tak po prostu jest. Czego inni ludzie nie słyszą, więc wydaje ci się, że gościu stoi i gada sam do siebie. Mhm. I przez to on też bardzo stroni od ludzi, bo jest uważany, to co wspomniałeś, za turbo dziwaka w krainie dziwaków. I to też komiks, który ma właśnie takie trochę drugie przesłanie o tym, że zwłaszcza w tym konkretnym tomie też, nie? W tym jakby pierwszej historii dwutomowej. Szczególnie. A tutaj, nie będziemy mówić jakby o tej samotności, bo to jakby może rozbić. Znaczy, może nie będziemy mówić, kogo ta samotność dotyczy, bo może wam to zepsuć czytanie samego komiksu, a no tego byśmy nie chcieli, tak naprawdę. Tak, ale warto zaznaczyć, że ten komiks ma również trochę głębsze przesłanie, mimo że sama fabuła i sam scenariusz tych, powiedzmy, zagadek, te przygody są naprawdę na poziomie, mhm. takim fajnym, przygodowym, to jeżeli ktoś chce, to znajdzie też trochę głębszy sens i trochę drugie dno dla siebie, więc kurde, tym bardziej fajna wartość dodana. Tak, to jest, dla mnie to jest taki encyklopedyczny przykład takiej dobrej kultury masowej, że masz po prostu rozrywkę, ale pod tą rozrywką też czai się jakieś przesłanie, ale nie na takim poziomie jak jakiś przykład tutaj, jak końcówka G.I. Joe, że jest, tu podpalimy to, będzie zabawnie. O, dzieciaki, nie podpalajcie, bo możecie zrobić pożar. O, dzięki, Joe, nie wiedzieliśmy. A teraz wiecie, a wiedza to połowa walki. Tak. Czy w Himenie, nie? W Himenie też coś takiego było. Właśnie, Orko, tak. Nie powinieneś tak robić. Jasny morał, jakby ktoś miał wątpliwość. To już gdyby to było literackie, to byłaby bajka. Morałem w ryj. Tak. No, ale tak czy siak... Nie wolno przechodzić na czerwonym świetle. A to swoją drogą nigdy nie zapomnimy Broken Sworda, jak się pytasz tego żandarma, czy ma jeszcze jakieś rady i tam pada. Nie przechodź przez ulicę, dopóki mały ludzik nie będzie zielony. Tak. O, wspaniały dialog. Dzięki za nic. Godryk. Tak. A wracając do miasta wrzutków, to fantastyczny komiks i zarówno trzeci tom, jak i poprzednie dwa. Tak. W zasadzie nie musicie znać pierwszych dwóch tomów, żeby spokojnie sobie czytać trzeci. Ale trochę powinniście, bo tam pojawia się jeszcze jedna postać, więc warto. Która wraca. Kto? No nie powiem ci teraz, bo to zepsuję. Dobra, bo czytałeś na bieżąco, więc jakby nie było to dla ciebie... Nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie warto, zwłaszcza, że to jest w ogóle w fajnej cenie. Tak. I cenowo jest naprawdę dobrze. Ale mam to porównanie, gdzie z tyłu cena okładkowa, co każdy tom wzrastała. Niestety. No, pierwszy był najtańszy, drugi był troszeczkę droższy, a trzeci to już jest w ogóle. W porównaniu do pierwszego to chyba jest około 15 zł więcej, więc no, czasy są jakie są, ale więc jak już musicie wydawać pieniążki, to na dobre komiksy, a Miasto Wrzutków to zdecydowanie bardzo dobry komiks, wart swojej ceny. Tak, a jeśli macie jakieś wątpliwości co do ceny, no to poczekajcie, aż Non Stop Comics będzie miał promocję jak zawsze. Gigantyczną. Już jest jakaś chyba jest Black Friday, piątek, nie? No. Czy zobaczcie te które wracają ze sklepów, nie? Tak, egzemplarze powystawowe, biblioteki, naprawdę jest mnóstwo sposobów, żeby ten komiks przeczytać po taniości lub nawet za darmo, więc jak najbardziej warto. Tak, dokładnie. No to co, tradycji niech stanie się zadość. Żółwie Ninja. No. Dobrze. Seria od IDW, którą już zapowiadałem kiedyś tam, czyli Saturday Morning Adventures, Teenage Mutant Ninja Turtles, i to jest czterozeszytowa miniseria. Dostałem z Atomu już dwa zeszyty z czterech i to jest w zasadzie, każdy zeszyt ma osobną historię, która no bardzo mocno, jak sama nazwa wskazuje, tak, Saturday Morning Adventures, czyli te sobotnie poranki przygodowe. G.I. Joe miało taką serię, tutaj mamy żółwie. Taka poboczna, niezobowiązująca seria, jeżeli ktoś
z łezką w oku wspomina kultową kreskówkę, tą pierwszą, no to w zasadzie te zeszyty są w takiej konwencji, jakby się oglądało kolejne odcinki tego serialu animowanego. Są właśnie w takim mniej więcej stylu narysowane, bardzo mocno do nich nawiązują. Pierwszy zeszyt tej serii bardzo mocno nawiązuje do gier z Konami, do tych chodzonych bijatyk, które właśnie w tej grze Kawabanga Collection zostały wydane. Mamy tutaj całą galerię przeciwników. No i taka po prostu pojedyncza, fajna, zabawna przygoda. Dosyć dużo dialogu. Wiadomo, są żarty takie typowe dla żółwi. Nic tutaj nie odstaje, że coś się ze sobą gryzie. Wszystko w znanej, sprawdzonej konwencji, którą ludzie pokochali te lata temu. I tutaj też mega szacun dla IDW, bo jak czytam tą serię Sierżant Rock kontra Armia Zła, czy tam Army of Death, czyli Martwa Armia, no to zeszyty DC mają co chwila jakąś reklamę, czego w IDW w ogóle nie ma i to jest ekstra, bo nie masz żadnej reklamy, masz cały komiks od początku do końca, następnie na końcu masz galerię okładek, wyobraź sobie to, alternatywnych, w zeszytówce, nie w twardym tomie, w materiale z bonusami, tylko po prostu w zeszytówce masz inne okładki i dopiero na samym końcu masz dwie reklamy i to są w zasadzie reklamy innych tomów żółwi z tego samego wydawnictwa, no bo jest ten ongoing, który teraz ma to wydarzenie Armageddon Game i jest tutaj tak jakby checklista raz z listą, kiedy jaka premiera danego zeszytu, trudno to też nazwać jakoś reklamą. I dopiero na samym końcu, ale to są reklamy tak jakby tematyczne, wszystko związane z żółwiami i pyk, koniec okładki, na tylnej okładce reklama jakiejś tam serii Godzilla. I nic, nie ma reklam co dwie strony, wszystko super. I jeszcze masz dodatkowe okładki, więc tutaj dla IDW szacun. Naprawdę fajna seria, jeżeli ktoś lubi kreskówkę, lubi żółwie, no to w ciemno brać, bo będziecie się bawić tak, jakbyście oglądali kolejne odcinki tej serii. A jest taka poboczna, niezobowiązująca jak ongoing, nie trzeba znać wszystkich wydarzeń. Po prostu czytasz i dobrze się bawisz. I jest super. Tak, w ogóle czytasz i dobrze się bawisz, to powinno przyświecać bardzo wielu seriom. Nie zawsze tak jest, ale tutaj jest. Tak. Wiadomo, trzeba lubić żółwie w tym wydaniu, w tym takim bardziej lightowym, nastolatkowym, śmiesznym, mniej poważnym. No, bardziej Kawabanga niż ostatni Ronin. Dokładnie. No ale no to dobrze, że takie serie wychodzą, w ogóle ta uniwersalność żółwi jest dla mnie niesamowita i wydaje mi się, że serie, które odnoszą sukces, potrafią to zachować, że żółwie są i dla młodszych, i dla starszych, i dla każdych, tak naprawdę, nie wiem, z Batmanem moim zdaniem, może nie teraz, ale z Batmanem można tak zrobić, ze Spider-Manem da się tak zrobić, że nie ograniczasz sobie dostępu do tych postaci? Bez względu nie zamykasz na to, się też na konkretną grupę wiekową, nie? Tak. No i to jest właśnie ekstra. Bardzo, bardzo mi się to zawsze w żółwiach podobało i podoba. Zwłaszcza, że teraz to był dobry rok dla fanów. Tak. Właśnie miałem o tym powiedzieć, że to był bardzo dobry rok dla fanów żółwi. Żółwie są na fali i jakby ta miniseria tych czterech zeszytów dorzuca tą cegiełkę, ten kamyczek do ogródka z napisem, że na plusik, nie? Spoko, ja polecam. I Atom Comics też polecam, bo zawsze spoko. Tak, wiadomo. Jeszcze się nie zawiodłem. No, też mi się nie zdarzyło. To Niezal, Jan Mazur, Ludziki Zebrane, 13-17 roczniki z tego tysiąclecia. I tutaj mamy wydanie pierwsze, oczywiście kupiłem sobie w Łodzi. Mateusz może sprawdzić, jeśli ma dostęp do, nie wiem, jakiejś gildii czy czegoś, czy da się kupić ten komiks przez internet, bo nie zrobiłem tego wcześniej. To możesz mówić, a ja sprawdzę. Dobrze, idealnie. I co? To jest zbiorek, no, ludzików, tak jak sama nazwa może wskazywać. W środku mamy kilka komiksów, jest to Onomatopejoza, Żywa Biblioteka, Ostatnie Zlecenie i niepublikowany wcześniej komiks W Ciemno. Bardzo malutkie, kieszonkowe wydanie, nie ma żadnej też potrzeby, żeby było większe. Jakby no historie, do których przyzwyczaił nas Jan Mazur w swoich też dłuższych formach, czy w Mirabelkach, czy w Makowicach. No wiadomo, czego się spodziewać. Wiadomo, że to będzie scenariusz, który jest ciekawy, w pewien sposób
zabawny, znaczy w pewien sposób, który jest zabawny i który się dobrze czyta, no i zawsze znajdzie się ktoś pewnie, kto mógłby się przyczepić do tego, jak to wygląda, natomiast no przykro mi, jeśli ktoś jakby decyduje o całości tylko i wyłącznie przez warstwę wizualną, zwłaszcza, że ten minimalizm, który jest tutaj przedstawiony, moim zdaniem spełnia się świetnie, mimika też jest zachowana. Jeszcze raz? To jest w zasadzie, chciałem tylko powiedzieć, no, że to jest w zasadzie środek do celu, bo cel jest trochę inny. Tak? Cel to opowiedzenie historii, nie? Właśnie. I ja pamiętam, jak Jan Mazur sprzedawał, bo to jest tak, te komiksy głównie powstały w trakcie tych 24-godzinnych maratonów i ja pamiętam, jak ostatnie zlecenie Janek chyba na Allegro sprzedawał za jakieś 5 zł czy 7. Zresztą ja chyba wszystkie te trzy mam, które były wcześniej publikowane i od Janka na Allegro kupowałem. I pamiętam, że ostatnie zlecenie fabularnie zrobiło na mnie spore wrażenie. Nie przeszkadzało mi, że to są patyczaki, liczyła się historia, bo autor miał na nim ewidentny pomysł. Tak, dokładnie. Jeżeli to powstało od strzała w trakcie jakiegoś maratonu, no to kurde, tym większy szacun. Zwłaszcza, że to są ładne patyczaki. Tak, estetyczne. I zwracając uwagę też na to, że mamy tutaj zebrane trzy historie, które były nagrodzone złotymi kurczakami i jedną dodatkową, no to jeszcze nie jest też w pełni odgrzewany kotlet. Mm-hmm. A to, co miałem sprawdzić, to sprawdziłem. Na przykład na Guild Uni jest za 25 zł. Jest dostępny. No i pięknie. Właśnie o to chodzi. I to też jest bardzo dobra cena. A Jan Mazur jest w ogóle złotokurczakowym rekordzistą, bo ma aż 4 statuetki na koncie i nikt nie ma więcej. Co będzie na następnych? Mateusz wcale nie reklamuje imprezy, który jest współorganizatorem. Nie, chciałem tylko powiedzieć, że zobacz, patyczaki, o, a kurczaki można wyciągnąć tym? Można. Czyli co? Czyli da się. No oczywiście, że się da, bo najważniejsze jest, żeby to była dobrze opowiedziana historia. No właśnie. I moim zdaniem jest świetnie zilustrowana, bo jakby... Kurczę, no o patyczakach to moglibyśmy w ogóle długo rozmawiać na tym, w którym momencie komiks ma tak kiepski scenariusz, że warstwa wizualna tak naprawdę próbuje ukryć to, że jest o niczym. A to się akurat bardzo często zdarza, jak rysownik robi scenariusz. No ostatnio przypadek tego noir burlesque Mariniego, no to przecież piękne rysunki, naprawdę fantastyczne. Ale w wielu recenzjach czytałem, samego komiksu jeszcze nie czytałem, ale powiem to, co czytałem w recenzjach, że no sama fabuła jest taka miałka i taka w sumie no jest sobie, nie? Pretekstowa bardzo pod rysunki, nie? Żebyś mógł sobie pooglądać. Tak, no i czy mogłoby to być artbookiem? Ale sama fabuła to... No tak, naprawdę, jakbyś to obciął to, co ma naprawdę znaczenie, sens jest zrobione dobrze, no to ci zostaną same ilustracje. Tak. Więc można w tę stronę, a można w stronę, kiedy masz patyczaki, ale naprawdę ciekawą historię, którą będziesz pamiętał. Nie? Tak, a zwłaszcza, że te patyczaki są charakterystyczne. Nie wiem skąd... Wybierz jakby... jedno. Właśnie, to nie jest tak, że musisz wybrać, nie? Tylko, no, na szczęście nie. Tylko jedną rzecz. Zresztą no, do minimalizmu można różnie podejść. Nie? W wielu momentach moim zdaniem minimalizm zabija dużo rzeczy. Ale zależy, jak spojrzymy na ten minimalizm, bo patyczaki, które tutaj autor robi, są charakterystyczne, nie? Tak samo jak w powstanie film narodowy czy ucieczce z ogródków działkowych, to też są charakterystyczne. Postawisz obok siebie różne patyczaki, czy jeszcze dema byś postawił? To wiesz, kto to rysował. Tak, i jesteś w stanie poznać autora nawet po patyczakach, nie? Dokładnie, czyli jest w tym styl i każdy, kto mówi, że jest inaczej, to kłamie, tak naprawdę. Albo w jakiś sposób za mało wie, tak jak, no nie ukrywam, ja kiedyś o mandze, bo dużo mang dla mnie wyglądało tak samo, bo mało czytałem. No to skąd miałem wiedzieć? Po prostu za głupi na to byłem. I za mało widziałem. Temat. Tak, no to rozróżniasz, nie? Wiesz, kto rysował, jak to wygląda. Potem się okazuje, że każda twarz wygląda tak samo, w sensie jeden autor potrafi rysować jedną twarz, tylko zmienia różne dodatkowe cechy. To też oczywiście w formie żartu, żeby ktoś czasem nie potraktował tego na poważnie. Bo to różnie bywa. Tak, więc w tych ludzikach
Z kilometra rozróżnisz patyczaka, którego narysował Jan Mazur. No więc są charakterystyczne te patyczaki i one tutaj świetnie spełniają swoją rolę i nie odbiegajmy oczywiście też od scenariusza, bo te scenariusze są bardzo pomysłowe, bo są tak idealnie wyważone dla mnie, że ta jakby prędkość, z którą dzieje się opowieść, z którą dzieje się komiks, niekoniecznie jest taka błyskawiczna i jakby forma właśnie taka krótka może sugerować, że to jest gag, tak jak paski powstawały, prawda, do gazet, nie gazet. Tak, tak. To tutaj jednak to jest zupełnie inną stronę, to taka przypowieść, można powiedzieć, dla mnie jest. Świetnie mi się to czyta, świetne są też zabiegi, ten niepublikowany wcześniej, ta niepublikowana wcześniej historia, która jest w ciemno, jest tak piękną zabawą, jeśli chodzi o konwencję i to, na co komiks ci pozwala. Zachwycony tym jestem. Strasznie, strasznie dobrze mi się to czytało. I mądre są te komiksy, nie? Jakby ta onomatopejoza, jeśli w tym momencie, czy właśnie ta żywa biblioteka, jak zaczniesz sobie analizować coś, co może być żartem, ale to jakby społeczne, czy no już nawet socjologiczne podbicie tego żartu, do czego on się odnosi i jak te zachowania można zauważyć, to one nie zawsze są jakby śmieszne, na przykład jeśli ciebie by to spotkało, prawda? To akurat teraz bardziej tak. O onomatopejozie mówię. Świetnie to się czyta. Jan Mazur jest jednym z najlepszych polskich scenarzystów obecnie tworzących. Zawsze na wszystkie jego komiksy się cieszę, można tak powiedzieć. I jeśli nie mieliście okazji czytać tych krótszych form, no bo nie każdy mógł dotrzeć do tych zinów, to bardzo wam polecam, żeby sobie sięgnąć po Ludziki Zebrane, bo to jest kawał świetnych, krótkich historii. Tak. Potwierdzam. Tak było, to prawda. No bo nie czytałem konkretnie Ludzików Zebranych, ale elementy składowe w większości tak i mogę się pod tym podpisać śmiało. No właśnie. I co, Mateusz? A co tam mamy dalej w rozpisce? Teraz już chyba chcieliśmy sobie przejść do tematu konsumpcyjnego. Tak, dlatego że mamy taki okres, że zbliża się za chwilę Mikołajki, zbliżają się Mikołajki. Później mamy święta, a w związku z tym prezenty. I często sam widzę na różnych grupach i tak dalej, w komentarzach gdzieś pytania odnośnie, co kupić komuś na prezent. Zresztą wszyscy tam influencerzy, nie influencerzy, osoby gdzieś tam znane w mediach społecznościowych w tym okresie roku, jaki mamy teraz, wchodzą w różnego rodzaju współpracę, piszą takie poradniki prezentowe, wiadomo, czasem sponsorowane bardziej, czasem mniej. A czasem nas, w ogóle, jakby czasem nie w ogóle, patrzysz. My możemy się podzielić takimi niesponsorowanymi wrzutkami. Tak, bo nikt nam nie płaci. Tak, z wyjątkiem osób, które nas wspierały na Ko-fi, za co serdecznie dziękujemy oczywiście. Tak. Tak. Więc gdybyście chcieli, my zresztą często takie rzeczy przemycamy w różnych odcinkach, tylko teraz możemy to zebrać po prostu w całość, nie? Wiadomo, że prezenty dla różnych osób, które niekoniecznie muszą się interesować samym komiksem, ale mogą być też gdzieś około komiksowe, może ktoś chce kogoś przekonać do komiksu i tak dalej, i tak dalej. Miałbyś jakiś taki złoty środek? Tak, coś szczerze, nie kupować komuś komiksów, bo jakby jeśli chodzi na przykład o prezenty dla mnie, jako dla osoby, która czyta te komiksy, to można mi oczywiście kupić komiks, ale prawdopodobnie lepiej jakby była na przykład lista prezentów, które bym chciał i na tej liście znalazłby się konkretny tytuł komiksu. Dlatego, że po pierwsze jest gigantyczna szansa, że ktoś już ma ten komiks albo już zamówił ten komiks. No i co? No i masz przypał tak naprawdę w tym momencie, tak, no bo co zrobisz? Odsprzedasz za 1/3 wartości, nie? Jak chcecie kupić komuś komiks, to lepiej się dobrze dowiedzieć, jaki to ma być komiks, albo po prostu pójść może bardziej w karty podarunkowe. Tak, oczywiście, chociaż wydaje mi się, że są też rzeczy, które są spoko, ale chyba nigdy bym ich sam nie kupił,
bo zawsze wolałbym to wydać na komiksy na przykład. Taką rzeczą jest pudło na zeszyty. A, okej, chciałem przejść do czegoś innego, ale tak, to zdecydowanie. Ja sam kupiłem jednego longboxa dawno temu w Atomie i mi się przydał, dlatego że mam bardzo dużo zeszytów ze starego Valianta z lat 90. i po prostu wszystkie je trzymam tam, ale to był taki wydatek, że wiesz, trochę bolało wydać 50 zł za po prostu karton, nie? Prawda? A jak dostaniesz jeszcze, zwłaszcza, że są takie z ładnymi też graficzkami, nie? Z Hellboyem. Tak, są dedykowane do serii, są mniejsze, większe, właśnie ozdobione, nieozdobione. Tak. I to jest tak, jak mówisz, sam bym sobie może nie kupił, ale gdybym kiedyś dostał, to już inaczej, spoko, nie? Bo to się tak, przyda. Tak, no, o właśnie, to się przyda, ale to jest jednak 50 zł za pudełko, które nie jest jakieś... Po prostu jest z kartonu, nie? Tylko ma wymiary. Są tańsze, no ja po prostu kupiłem tego longboxa, czyli takie bardzo długie pudło i później jak się przeprowadzałem, to żałowałem, że muszę to targać, bo było długie i trzeba było dwie osoby autentycznie. I tak samo tekturki, nie? Tekturki, lepsze folie. Tak. Bo ty nie chodzisz, żeby trzymać te, jak już ktoś... część zeszytów mam zafoliowaną. Ale to, żeby nie trzymać tego w tych takich... Kiedyś się na Allegro dało kupić to z takim czerwonym paskiem do zaklejania. To jest jakaś śniadaniówka po prostu. Tak, ale wiesz, jak ktoś kupuje w Atomie, to i tak on zawsze w gratisie folię i kartonik. Nie? Oczywiście, ale nie, załóżmy, że kupujesz na przykład, to chyba najlepsza okazja, jaką w życiu miałem na Allegro, kupiłem 35 zeszytów Johna Hexa. Za 24 zł? Czy coś takiego? No nie, no kosmos. Naprawdę kosmos. To na nas kupię makulatury, nie? No, dokładnie. No nie dostałem ich folii, wiadomo, no bo to nie było tak przechowywane, więc myślę, że czasem te foliki się przydadzą. Zresztą jak rozmawiałem kiedyś z Wojtkiem Zielińskim, którego serdecznie pozdrawiam, i myślę, że powinniśmy... To jest bardzo dobry temat na odcinek. Musimy o tym pogadać z Wojtkiem. O konserwacji papieru rozmawialiśmy. I Wojtek też mówił, że te tekturki z tyłu, które tam wyciągają tą kwaśność i tak dalej, że je należy co jakiś czas, nie wiem, co rok czy co dwa, nie pamiętam dokładnie, najlepiej byłoby je wymieniać. I też o tym nie wiesz, no bo skąd masz to wiedzieć? No nie, wiesz, jeżeli nie jesteś turbokolekcjonerem, tak, po prostu sobie kupujesz zeszyty i zbierasz, no powiedzmy coś takiego jak ja, mam trochę zeszytówek, kupuję jakieś tam, nie, mało, ale jakieś tam kupuję co jakiś czas na bieżąco jakieś tam serie, tak jak Żółwie, czy tam Dua Powerbomb, Daniela Warrena Johnsona, jakieś tam serie kupuję, ale nie jestem jakimś turbokolekcjonerem i nie zależy mi na ich magazynowaniu nie wiadomo jak. Atom dorzuca folię, to fajnie, nie? Ale wiem, że są osoby, które mają na tym punkcie hopla, oczywiście w pozytywnym znaczeniu. I tam wtedy rzeczywiście, wiesz, specjalna folia, jakieś bezkwasowe tekturki i tak dalej. No jeżeli takie osoby chcą zabezpieczać swoją kolekcję, swoje zbiory, no to wiadomo, że wtedy będą się do tego przykładały bardziej i będą na to zwracały bardziej szczegółową uwagę. No to prawda, natomiast jakby wracając trochę do meritum, uważam, że pudełko na komiksy jest bardzo fajnym prezentem, jeśli ktoś ma zeszytówki, no bo jeśli ktoś zbiera tylko wydania w twardej oprawie, swoją drogą dużo komentarzy było pod tym postem, bardzo, bardzo dziękujemy. Pod tym memem? Tak, pod tym memem, jeśli ktoś ma tylko wydania w twardej oprawie, no to box mu się nie przyda. Do niczego, tak naprawdę. Kładziesz po prostu na regale. Będąc już przy tym, to warto sobie też zwrócić uwagę na, są specjalne ramki do eksponowania komiksów. Jeżeli masz jakiś super fajny wariant okładkowy albo jakiegoś blanka, no to możesz sobie w takiej ramce to zamknąć i powiedzmy powiesić na ścianie czy wyeksponować. Takiego rodzaju gadżety też są. No, albo są z autografem, jak masz komiks, nie? Na przykład, więc to też są fajne patenty na prezent na przykład. I trochę wspomniałeś o jeszcze jednej rzeczy, którą bym polecał. Tu wchodzimy w trochę wyższe budżety niż pudełko na komiksy oczywiście. Ale chodzi mi o czyjąś pracę bezpośrednią, bo blanki... No, nie wiem, czy nawet jak... Ja na przykład nie zbieram blanków. Nie miałem kiedyś plan, ale mnie przerosło cenowo. I
Nie wiem, czy znam kogoś jakby z naszego środowiska, kto by się nie ucieszył z Blanka. Kto by powiedział, o stara, gówno. po co mi to kupiłeś, nie? Myślę, że każdy by się ucieszył, a to też jest dobry pomysł, tylko może być już różnie z terminowością, nie? Tak, no on... Bo to tak. Teraz jakbyś chciał, masz no miesiąc do świąt niecały, więc może ktoś by się wyrobił, ale nie jest powiedziane, że wiesz, wyślesz rysownikowi jakąś zeszytówkę i on ci machnie Blanka i odeśle w 3 tygodnie, nie? Nie, no też... oczywiście, że masz rację, ale Blanki są jakby... wierzchołkiem góry lodowej, o której chciałem powiedzieć, tak, no bo same... macie różne opcje, macie szkic karty na przykład od Pana Kulki, które są super i ma ich jakąś część gotową i jest możliwość tak. zakupu, możecie sobie tam na Instagramie, jest drugie konto Pawła, tam Pan Kulka Sketchcard i te rzeczy są ekstra, sam mam jedną na półce z Parappą raperem oczywiście. Tak, i też to, mam trochę tych kart. I to jest super. Tom Ksys też miał swoje szkic karty, prawda, z rzeźnika. No i one chyba dalej są gdzieś tam dostępne. No ogólnie karty Łukasz Kowalczyk gdzieś tam przyniósł do nas, rozpowszechnił je u nas. Mhm. Więc różnego rodzaju komiszony rysunki na zlecenie, tak? Czyli commission z języka angielskiego, możecie sobie zlecić tak, narysowanie kogoś i mu podarować rysunek. Jak gracie sobie na przykład w jakieś różne RP-szki, to też możecie poprosić na przykład o rysunek swojej postaci. Helena Smałka robiła niesamowicie piękne te rysunki tych postaci fantasy w swoim stylu, więc to też wam serdecznie polecam. Nie dość, że pomagacie komuś zarobić, to no, nie możecie mieć bardziej unikalnego prezentu niż rysunek, który jest pod was zamówiony, nie wypuszczony z jakiegoś generatora. No, nie ma drugiego takiego na świecie już, nie? Więc... No, kapa jak jest, ale nie, no nie ma zdecydowanie. I to jest wasze, nie? Bo dla was robione, myślę, że to jest cudowny prezent dla osób związanych z komiksami. Wiadomo, są różne pułapy, które możemy osiągnąć. Jak was stać, żeby komuś kupić planszę? Na przykład. To ekstra, to zazdro. Zdecydowanie. To raz, a dwa, że jak dobrze poszukasz, to naprawdę można trafić planszę w bardzo dobrych cenach. Czasami nawet taniej niż Blanka. No tak, tak. Jak poszukasz, to czy ty masz jakąś oryginalną planszę? No mam trochę. No, widzę, że mam do czynienia z koneserem. Nie. Ja mam planszę. Mam kilka plansz z komiksów, których scenariusz napisałem na przykład, nie? Więc, no, wciąż masz. Tak, więc jakieś tam mam. No, przecież pamiętasz, jakiś czas temu Ania Krztoń, Życie i w czasy było do kupienia za 150 zł z planszą. No to człowiek, to jak za darmo. Mhm. Piotr Nowacki, przecież rozmawialiśmy o tym z Krawki w jednym z odcinków. Mm-hmm. Też tam sprzedawał te takie teczki, gdzie był rysunek z Inktobera na przykład, nie? No tak, tak. Który, to, wiesz, był rysunkiem z Inktobera, automatycznie staje się planszą, jeżeli to zostało. Jakby nie patrzeć, no. Więc są często na zbiórkach, tak? Tak jak teraz rzeźzi. Można kupić, mm-hmm. czy Hubert Tronek, pamiętam, jak WE robił na... Przy okazji zbiórek plansze są jako dodatkowy próg czy nagroda. I tam naprawdę około 200 zł można wyrwać już. I to jest naprawdę mega atrakcyjna cena. No, to prawda. Ja w sumie mam jedną planszę i wygrałem ją w konkursie na Instagramie. Więc spoko. To jest plansza z Wilka. I mam coś jeszcze. A, mam jeden kadr z Łaumy, który kupiłem na licytacji, którą KRL robił na Allegro z certyfikatem, że to jest oryginalny kadr. No to pięknie. Wycięty z oryginalnej planszy i tak dalej. No wiesz, takie rzeczy są unikalne i niepowtarzalne i to jak najbardziej na prezent to naprawdę jest super pomysł. Tak, no to prawda. Aha, no i mam oryginał projektu, który jest na naszych koszulkach, wisi na ścianie, ale to nie mogę nazwać tego planszą. Ale tak czy siak, to są już trochę wyższe kwoty na te prezenty, natomiast myślę, że żeby kupić sam komiks... to musicie naprawdę wiedzieć, co ta osoba, którą chcecie obdarować, już ma. A jak macie dużo pieniędzy, to oczywiście możecie pojechać w rzeczy, których prawdopodobnie nie ma, a każdy by się ucieszył, jak Artist Edition. Oho, wiadomo. To, no wiadomo, nie jakieś noir z Egmontu, bo to beka, wiadomo.
No. Szkoda gadać. Jeśli chodzi, to nie, to lepiej naprawdę kupcie jakieś Artist Edition, nawet kogoś, kogo nie znacie, bo więcej się można zdecydowanie dowiedzieć. Myślę, że też nie ma co do końca iść. To ja oczywiście mówię całkowicie pod swój gust w tym momencie. Ja osobiście nie lubię popów, w sensie tych figurek. Mam jeden. Tak, bo ja też chciałem do tego przejść, że mamy całą gamę gadżetów około komiksowych i tak. To jest naprawdę potężne pole do popisu, bo od skarpetek poprzez szaliki, czapki, kubki, długopisy, pineski, naklejki, magnesy i wszystko, co wam przyjdzie do głowy. Mhm. No, to jeśli mówisz o ubraniach, to ja mam zawsze ten problem, jeśli chodzi o to, wyświetla mi się na przykład, że jakaś tutaj bluza Miles Morales, nie? Adidas. Myślę sobie, kurde, całkiem spoko wygląda. Wchodzę, wiesz, rozmiar 15 lat. Myślę sobie, tak. Co? Czemu wszystkie rzeczy, które mi się podobają, są w dziale dziecięcym, nie? Tak, na przykład. I przechodząc do figurek, no to właśnie bardzo częstym wyborem są Funko Popy, dlatego że wszystko ma dzisiaj Funko Popa. Jakbyś się dobrze... i są bardzo łatwo dostępne, nawet nie musisz się specjalnie starać, żeby mieć możliwość kupienia Funko Popa. Wszystko ma Funko Popa. Ja nie wiem, czy jest jakaś postać, która nie ma. Ja przypuszczam, jakbyśmy dobrze zagadali, to by zrobili Andrzej i Mateusz Funko Pop kadrzy ci w oko, nie? I to by wyszło, i to by zrobili, bo dzisiaj wszystko ma Funko Popa, nie? No. I niektóre są zabawne. Martwy Yamcha jest przezabawnym Funko Popem. Nie widziałem, muszę zobaczyć. No jak wpiszesz sobie tam Dead Yamcha Funko Pop, to znajdziesz takiego wbitego w ziemię martwego Yamcha, jak leży. To mnie jeszcze bawi oczywiście. Ale no, nie tylko wyobrażam wiesz, Funko sobie Pop mieć... ma też... No, mów. Funko Pop ma też oprócz tych klasycznych figurek, o których wszyscy myślimy na słowo Funko Pop, to są też jakieś mniejsze, miniaturowe i temat też szeroki, czyli kalendarze adwentowe. Te z Funko Popa, co są na przykład z Harry'ego Pottera? Na przykład, co one kosmiczne pieniądze osiągają? Tak, też, ale masz też kalendarze adwentowe dzisiaj ze wszystkiego, bo są i z Lego, z Funko Popów, jak mówiliśmy. Nawet gdzieś ostatnio widziałem, że Jack Daniels ma swój kalendarz adwentowy, nie? Z jakimiś tam miniaturkami whisky. Nie? Naprawdę pomysłowość ludzka nie zna granic i jest tego naprawdę sporo. To prawda, jest tak jeden, na który żałuję, że nie ukazał się w Polsce. Jest taka seria takich gier planszowych w stylu escape roomów, która się nazywa Exit, że musisz tam rozwiązać jakieś zagadki. I właśnie przeglądałem sobie różne exity i patrzyłem też po czasie gry, który jest. I w jednym było napisane 24 dni i sobie myślę, co? W ogóle, ile ta gra trwa? Okazuje się, że to jest kalendarz adwentowy z exita i codziennie masz małą zagadkę. Aha, do tego byliście. Tak. No i to spoko. To mi się bardzo podobało. I fajnie, że to jest coś więcej niż na przykład, wiesz, otwierasz i masz po prostu jakąś miniaturkę, nie? Kalendarz z Lego adwentowy sobie myślałem kiedyś, żeby nawet sobie kupić, bo to Lego, ale to się w ogóle nie opłaca. Ostatnio widziałem, był kalendarz adwentowy Lego Harry Potter, chyba 69 zł kosztował. A to nie tak źle. Ale na Amazonie, więc dziękuję, do widzenia. No widzisz. Ale zdarzają się. Ale też jest tam mało. Znaczy, no, nie żebym oczekiwał, żeby za 60 zł dostać 24 minifigurki, nie? No bo to... Nie, figurek było chyba 5, a tak to masz te takie malutkie jakieś elementy zbudowane z kilku klocków na krzyż, nie? No. Tam, ja miałem chyba 2 lata temu, ona mi kupiła Lego Harry Potter kalendarz adwentowy, to tam, wiesz, figurki w innych strojach nietypowych. I co tam było? Jakiś fortepian, jakiś tam kominek, jakaś tam choinka, tak jak drobne elementy z paru klocków, no i kilka figurek. Więc no, spoko, no, jak ktoś jest fanem, zwolennikiem, lubi, a znajdzie się czasami naprawdę w dobrych cenach, no to też fajna rzecz, nie? Zresztą czekoladkę codziennie, to jakąś tam małą paczuszkę z klockami. Tak, byle tego nie jeść, to tak. Zdecydowanie. Czy jest coś, co mogę jeszcze od siebie polecić? Jest jedna rzecz, nawet patrzę na nią teraz, rzuciła mi się w oczy. Jak ktoś lubi Batmana, to ja polecam i mam nadzieję, że niedługo zrobię jakąś pełnoprawną recenzję tego. Polecam detektywa
Batman Wszyscy Kłamią, tak nazywa się ta gra planszowa, wydana przez polskie studio, właściwie stworzona i wydana przez polskie studio Portal Games. Jest spoko, jest na oficjalnej licencji, w ogóle mega propsy, że DC się zwróciło do nich z licencją, a nie trzeba było prosić o licencję. To jest jakaś miara sukcesu. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Bardzo fajna. Czy gracie sami? Znaczy, no, ja akurat nie lubię samemu grać w gry planszowe. Czy na kilka osób, nawet jak nie znacie wcześniejszej, jakby oryginalnego detektywa, to nic to nie zmienia, dalej możecie się świetnie bawić. No i mam nadzieję, że no pewnie jak ją dokończę, czyli po nowym roku, to taką pełnoprawną recenzję usłyszycie w Kadr Ci w Oko. Tak, to polecam, bo to naprawdę fajna gra z fajnym patentem. Jest szansa, że ktoś jej nie ma. To też oczywiście zawsze sprawdzić zdecydowanie wcześniej, niż się rzucać na głęboką wodę. I tam jeszcze jest jakaś karcianka, ale w nią nie grałem, z DC. Ja to się nawet nie orientuję. No jest też karcianka, mówisz o tej, którą Egmont wydaje? Tak, tak, dokładnie o tym mówię. A, to tam było kilka edycji i kilka... Bo tam była z Watchmenów chyba nawet osobna, nie? Tam tak, przeciwnicy byli wileni w którejś... No, whatever, tak czy siak. Tak, ja tej gry nie... To chodzi o pojedynki superbohaterów. O, tak, dokładnie o to potem chodzi. Jeszcze to Krzysiek mi mówił, że jest wieczne okay. Zło, potem jeszcze... Potem było jeszcze Wieczne Zło, było Batman Metal z tych podstawowych, a dodatki to miałeś z Watchmenów, z Batman Ninja, jakiś tam dodatek, crossover Watchy, było tego trochę. Więc no to też są dobre kroki. Wiem, że Marvel ma kilka różnych gier karcianych, po prostu chodzi o to, że to są jakieś inne znane gry, które są gdzieś tam w motywach. Swoją drogą, to mogę jeszcze jedną polecieć. Dziękuję, że mi... przypomniałeś, Mateusz, tylko teraz oczywiście w panice muszę się upewnić co do tytułu tej gry planszowej, natomiast też jest wydana przez Portal. To możesz sprawdzić tytuł, a ja w międzyczasie tak, dodam, oczywiście. Że nawet Uno, tą grę karcianą Uno mam chyba w wersji z Żółwi Ninja i kosztowała zawrotne 15 zł. I w Polsce kupiłeś? I też fajny, nieduży prezent, no jasne. Okej. Okay. Okay. Tylko to była z Żółwi Ninja z tej animacji z późniejszej, tej z 2012 roku. Okej. Okay. Tej takiej, wiesz, 3D CGI i tak dalej, która nie każdemu siadła wizualnie. Ale no, są. A ta gra, o której ja chciałem powiedzieć, też jest wydana przez Portal i nazywa się Marvel United. W środku są ładne figurki, jest też dużo dodatków, będzie wersja tylko z X-Menami, bo w tej podstawowej to tam macie Ironmana, Kapitana Amerykę, tam jakieś inne postaci, dodatki wprowadzają, jak wiadomo, dodatkowe postaci. Jest na przykład Enter the Spider-Verse i tam mamy no, Spider-Mana, Spider-Gwen, Milesa Moralesa i Zielonego Goblina. Są rzeczy, które mi się nie podobają w tej grze, czyli jakby sposób wydawania jej przez oryginalnego wydawcę, bo to była oczywiście kampania kickstarterowa i tam były dodatki, których teraz już nie da się kupić. Jednym z nich było Sinister Six, które, no wiadomo, Sinister Six jest super, ale żeby to kupić, to musiałbyś mieć, wiesz, człowieku, dwa kafle i być akurat zainteresowany tym wtedy. To jest akurat praktyka, z którą ja osobiście się nie zgadzam, nie podoba mi się to, że nie masz dostępu do pełnego produktu, bo wtedy cię nie było. No, to trochę słabo. I mówię to też jako osoba, która świadomie mówi, wspominała wielokrotnie, że pierwsze wydanie Miazmy powinno mieć więcej dodatków niż drugie, bo ktoś już je kupił na samym początku. No bo warto jest wspierać te osoby, które jakby wcześniej ci pomogą, ale wydaje mi się, że robienie tego kosztem dostępności do wszystkiego, no to jest zupełnie tak, inny no wydźwięk tego. Inna para kaloszy. Tak, tak. No zdecydowanie, bo... No nie jest to fajne. Rozumiem te dodatki kickstarterowe, że jak kupisz, to zamiast kartonowych znaczników będziesz miał drewniane. Okej, okay, nawet jak masz te kartonowe, to gra jest nadal ta sama. Nie masz zablokowanych tak, to jest treści, metal. Nie? Dokładnie. Ale to, że nie możesz jakiejś części kupić, które, wiesz, są jakby dodatkami do gry, to dla mnie to jest trochę krzywa akcja. No, zgadzam się. A jeśli byście chcieli jakieś komiksy?
to Scotta McClouda wydane przez Kulturę Gniewu, zrozumieć komiks, stworzyć komiks, to też są rzeczy, po które ktoś mógł nie sięgnąć, a bardzo dużo dają. I w ogóle zrozumieć komiks to każdemu polecam. Tak, to prawda. Oczy puzzle, nie? Oczy to... nawet... No. Masz teraz przecież mnóstwo puzzli z motywami komiksowymi, nie? Z Biniobila teraz są kolejne. Tak. Były te z Jerzemierzem z Kultury, są teraz te z Biniobilem. Wiem, że są też puzzle z ilustracjami Tadeusza Baranowskiego. Mm-hmm. Więc tak. Te z Kajko Koszada się jeszcze kupić? Czy znowu się wyprzedały? Chyba i koniec? Okej. Okay. Znaczy nie, to nie były Skajka i Kokosza, to były po prostu z ilustracjami Janusza Christy Szanty, chyba są. Tak, sorry, przepraszam, oczywiście. I Bitwa pod Grunwaldem teraz. Szukałem, a Bitwa pod Grunwaldem mam i one są dalej chyba dostępne. A, no to widzicie. Jest szansa, że nie są oczywiście, albo niedługo nie będą, bo to te puzzle schodziły na początku bardzo szybko, nie? Kasia Witerska im też robiła puzzle ze swoimi ilustracjami, one też są przepiękne. Więc to też jest sposób, może na taki mniej oczywisty i dalej połączony z komiksami, ale nie bezpośrednio na komiks, jako na prezent. No. No co chciałbyś dostać, Mateusz? Masz Switcha, to już. Co więcej? Tak, dokładnie. Czas wolny. Z komiksowych rzeczy to chyba nic. Tak, trochę czasu wolnego, ale to jest niestety chyba niemożliwe. Nie wiem, tak naprawdę to z komiksowych, około komiksowych rzeczy to chyba nic mi takiego nie przychodzi do głowy na szybko. Mm-hmm. Komiksiki teraz coraz droższe, więc wiesz. No tak, jak zobaczyłem, trzeba się zrzucać. Jak zobaczyłem cenę Punisher Epic Collection, to tak stwierdziłem, że może nie muszę. No właśnie, no. Trzeci Ape Sapien. Mhm. No, więc nie, ale jeżeli byłeś przy Switchu, to tak, to się czaję na tego Pro Controllera. Więc na ten pad i chyba to bym chciał dostać. Bo chyba w tym kierunku będę szedł, że switchowe rzeczy bardziej niż, czyli związane z grami niż z komiksami, bo w komiksowie no to tam nic mi nie brakuje, że tak powiem. No, sam sobie radzisz. Tak. W tym, co jest. No to dobra. Mamy godzinę 18 niecałą na liczniku, więc myślę, że będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Tym razem już nie planujemy chyba żadnych zawirowań. I... No jeżeli... No. Chciałem powiedzieć, jeżeli życie czymś nie zaskoczy, no to się słyszymy za 2 tygodnie, ale bywa różnie. Bywa różnie, natomiast zrobimy wszystko, żeby tych 2 tygodni nie przekroczyć. Wszystko, co w naszej mocy, ale nie zapowiada się chyba, nie? No nie, ale wiesz, jak to jest w życiu właśnie. W życiu jest różnie. Niby się nie zapowiada, a potem bęk i bierze cię znienacka. Nie? Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji. Dokładnie. Czy jakichś wypadków w kuchni, które się każdemu zdarzają, czy myszy tak. W szafce. Tak. No. Tak bywa w życiu, a tymczasem trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Tak, do usłyszenia. Cześć.